Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Lewandowski, firma BSF. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w rejonie Białej Rawskiej na plantacji truskawki towarowej. Mamy tutaj 3-letnią plantację odmian Granda Rosa, Malwina oraz Marmolada. Szanowni Państwo, właśnie rozpoczyna się kwitnienie. Mamy dzisiaj połowę maja, jest jak na kwitnienie akurat troszkę późno. Natomiast to kwitnienie dopiero się rozpoczyna, ponieważ mieliśmy w ostatnim czasie zimne noce i niestety temperatura, warunki atmosferyczne nie sprzyjały temu, żeby te kwiaty nam się zaczęły rozwijać. Szanowni Państwo, jest to doskonały moment na to, żeby włączyć do własnej ochrony przed najważniejszą chorobą, czyli szarą pleśnią, nasze nowe rozwiązanie. Czyli chciałbym tu w tym miejscu zarekomendować Państwu do stosowania produkt Serifel. Serifel to jest nasz biologiczny produkt, który zawiera w swoim składzie naturalnie występującą w naturze bakterię Bacillus amyloliquefaciens. Jest to bakteria, tak jak powiedziałem, naturalnie występująca w przyrodzie. Jest to bakteria bezpieczna. Serifel jest rozwiązaniem biologicznym, więc możemy spokojnie stosować ten produkt nawet do zbiorów. Serifel ma bardzo szeroką rejestrację. Można go stosować w uprawie roślin jagodowych pod osłonami, takich roślin jak malina, truskawka czy też borówka. Ale od tego roku Serifel ma również rejestrację w uprawach truskawki w polu. Szanowni Państwo, Serifel jest bardzo skuteczny, jest to rozwiązanie biologiczne i dzięki temu produktowi możemy w bardzo skuteczny sposób ochronić nasze plantacje, w tym również plantacje w polu, przed najważniejszą chorobą, która występuje właśnie w truskawce, czyli szarą pleśnią. I to jest właśnie doskonały moment, ten czas, kiedy kwitnienie się właśnie za chwilę rozpocznie, czy też już się rozpoczyna, to jest ten czas, kiedy możemy jakby rozpocząć tą ochronę. Serifel jest zarejestrowany do ochrony przed szarą pleśnią w układzie 5-6 zabiegów następujących po sobie. Możemy produkt stosować, te 5-6 zabiegów, co 5-6 dni, w zależności oczywiście od warunków pogodowych, warunków atmosferycznych. Przy takim systemie ochrony mamy pewność, że produkt jest bardzo skuteczny, że bardzo skutecznie chroni nasze truskawki przed szarą pleśnią. Tutaj warto podkreślić, że Serifel jest produktem zapobiegawczym. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż potem walczyć, dlatego warto zastosować Serifel właśnie w tym układzie. Oczywiście Serifel ma rejestrację od 3 do 5-6 zabiegów, więc jest to elastyczne. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście z Państwa chce nie mieć problemu z pozostałościami środków ochrony roślin, to może zastosować produkt właśnie w układzie tych 6 zabiegów co 5-6 dni po sobie lub też wykończyć cały system ochrony przed szarą pleśnią 3-4 zabiegami Serifelem na samym końcu przed samymi zbiorami. My oczywiście rekomendujemy ten pierwszy system przede wszystkim, czyli wykonanie tych 6 zabiegów co 5-6 dni w ciągu całego sezonu od kwitnienia do zbioru owoców. I wtedy mamy 100% pewność, że nie będzie pozostałości środków ochrony roślin w truskawce. Szanowni Państwo, Serifel zwalcza tą szarą pleśń dzięki 3 mechanizmom działania. Pierwszy mechanizm działania jest taki, że zasiedla on roślinę i niejako nie wpuszcza na roślinę nam patogenów grzybowych wywołujących właśnie szarą pleśń. Czyli on zajmuje miejsce na roślinie i patogeny grzybowe, które próbują się nam dostać na roślinę i zainfekować ją, nie mają po prostu miejsca, nie mają szansy, żeby to zrobić. Drugi mechanizm działania to jest konkurencja z tymi patogenami grzybowymi o składniki pokarmowe. Serifel niejako zjada składniki pokarmowe, dzięki którym które są obecne na roślinie, dzięki którym grzyby nam się na roślinie rozwijają. I chcę podkreślić tutaj jeszcze raz, że to nie jest tak, że Serifel zjada składniki pokarmowe, którymi żywi się roślina. Nie. On zjada składniki pokarmowe, które znajdują się na roślinie, a dzięki którym rozwijają się grzyby. Więc Serifel, zjadając te składniki pokarmowe, po prostu nie dopuszcza do tego, żeby grzyb nam się rozwijał, bo grzyb nie ma się czym po prostu wyżywić. I trzeci mechanizm działania to jest walka z patogenami, z grzybami dzięki metabolitom, które wytwarza właśnie Bacillus amyloliquefaciens. Metabolity te bardzo skutecznie zwalczają nam strzępki grzybni i nie pozwalają niejako tym strzępkom grzybni na rozwój na naszej roślinie. Szanowni Państwo, Serifel działa w bardzo szerokim oknie temperaturowym. Od 15 do 40 stopni badaliśmy produkt i cały czas jest bardzo wysoka skuteczność, nawet w takim szerokim oknie temperatur. Więc oczywiście my 40 stopni raczej u nas nie ma, ale my w takiej temperaturze badaliśmy i produkt był bardzo, bardzo skuteczny. Szanowni Państwo, chciałbym właśnie jeszcze raz na koniec podkreślić, że Serifel jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś bardzo mocno troszczy się o to, żeby mieć bardzo zdrowe i owoce bez pozostałości środków ochrony roślin. Dlatego, że jest to rozwiązanie biologiczne, rozwiązanie bardzo skuteczne, rozwiązanie, które w
na trzy sposoby walczy z patogenami. Rozwiązanie, które możemy stosować w bardzo szerokim oknie temperaturowym. Idealne rozwiązanie do tego, żeby zwalczyć bardzo skutecznie szarą pleśń, która jest jedną z najbardziej uciążliwych chorób w naszych upraw generalnie jagodowych. W tym truskawki oczywiście. Warto też, Szanowni Państwo, podkreślić, że Serifel występuje w bardzo komfortowym i wygodnym do użycia opakowaniu. Produkt jest tylko w półkilogramowym opakowaniu. Jego dawka jest właśnie 0,5 kg na hektar. Czyli mamy bardzo wygodne, lekkie opakowanie, które możemy stosować. Jest to wygodne do transportu, wygodne do przechowywania. Produkt ma 2 lata termin ważności, więc to jest niemalże tak jak konwencjonalna chemia. Więc można go, nawet jeżeli produkt zostanie, można go spokojnie przechowywać w swoich magazynach. Szanowni Państwo, co jest równie ważne, to to, że Serifel nie pozostawia żadnego nalotu po zastosowaniu. Możemy być pewni, że nawet jeżeli zastosujemy produkt tuż przed samym zbiorem, to na naszych truskawkach, czy generalnie na roślinach jagodowych, nie pozostanie żaden biały nalot, który by dyskwalifikował nasze owoce w oczach naszych konsumentów. Dziękuję bardzo.